Szczęśliwy dom kojarzy mi się na pewno z bliskością, z przestrzenią, która cię wyraża i też właśnie otacza cię jakimś takim spokojem. To, że jestem w otoczeniu rzeczy, które lubię, we wnętrzach, które są ciepłe, przytulne. To jest takie moje miejsce na ziemi, świątynia, z której rano wychodzę zdobywać świat. No i do tego domu się wraca jako do takiej bezpiecznej przystani, do naszych czterech kątów. To jest taki bezpieczny dom, taki odzwierciedlający moją osobowość. Lubię mieć ogród, naturę, zieleń i lubię ciszę. Myślę, że szczęśliwy dom to przede wszystkim szczęśliwi ludzie, którzy w nim mieszkają. W moim przypadku to jest rodzina. No nie ma domu bez ludzi. Tam, gdzie jest szczęśliwa rodzina. Jak się ma szczęście, to ono jest takie prawdziwe i pełne, jak się masz z kim dzielić. Ludzie, którzy się akceptują, szanują i oczywiście kochają. Zapachy i dźwięki, które mi się kojarzą ze szczęśliwym domem, to myślę, że takie zapachy rosołu niedzielnego, obijanie garnków, ogarnki, patelni i tak dalej, ale też śmiech dzieci. Kojarzy mi się z zapachem porannej kawy i zapachem domowego obiadu. Z zapachem szarlotki i cynamonu, bo z synem właśnie często robimy wspólnie ciasto, więc dosyć często unosi się właśnie w naszym domu. Na pewno z zapachami jedzenia. Zapachami dobrego jedzenia z kuchni mi się kojarzy na pewno dom. Zapachem chleba, zapachem perfum mojej mamy. Dymu, który unosi się w powietrzu z rozpalonego kominka. Z piernikiem, z pieczonym ciastem, z choinką. Z dźwiękami jakiegoś gwaru gości, którzy przychodzą. Szczęśliwy dom dla mnie to jest spokój i cisza. Z domem kojarzą mi się na pewno przedmioty, które tworzą atmosferę, a atmosferę tworzą wspomnienia dla mnie. Bardzo często to są przedmioty, które są przywiezione z różnych podróży. Moim ulubionym pomieszczeniem w domu jest oczywiście salon z bardzo wygodnym fotelem. Największe szczęście w domu daje mi ekspres do kawy, sofa w salonie i łóżko w sypialni. Wygodny fotel, kanapa, obraz, zdjęcia, no i kuchnia. Kuchnia, która jest pełna życia, pełna przypraw, zapachów. Ładne przedmioty. Dlatego, że jestem scenografem, no to na pewno myślę, że to jest dla mnie istotne.